Dobrze, to dzień dobry raz jeszcze. Ja się nazywam Mateusz Blocher, jestem adwokatem w kancelarii SKS. I dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z prezesem doktorem Tadeuszem Białkiem, który jest wiceprezesem Związku Banków Polskich, który przez lata przewodniczył jako dyrektor Departamentowi Prawno-Legislacyjnemu w Związku Banków Polskich. Chyba z tego co pamiętam, około 10 lat, panie prezesie, ale nie chcę przestrzelić. Tak, 10 lat, dokładnie. Jest też praktykiem z krwi i kości jako radca prawny. Jeżeli też czegoś nie pomyliłem, bo jestem zaskoczony tym, że muszę pana prezesa przedstawić, więc tutaj lecę z pamięci, to także jako arbiter przy sądzie polubownym przy KNF? NF. Dobrze, to trafiłem. Więc na pewno osoba, która ma wiele do powiedzenia w temacie, o którym dzisiaj porozmawiamy, a porozmawiamy o transakcjach nieautoryzowanych, czyli czymś, co jest tak zwanym hot topic na rynku bankowym w Polsce, w obrocie konsumenckim przede wszystkim, ze względu na wszczęte w tym roku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez prezesa UOKiK w stosunku do kilku banków. I zrobimy takie wystąpienie kombinowane, to znaczy pan prezes zacznie od wprowadzenia praktycznego pod kątem cyberprzestępczości związanej z transakcjami nieautoryzowanymi, transakcjami oszukańczymi. Potem przeprowadzimy krótką rozmowę w tym temacie i ja zakończę krótkim podsumowaniem, gdzie zaprezentuję kilka wniosków na temat analizy, którą wspólnie z kolegami ostatnio miałem okazję przeprowadzić. Więc panie prezesie, oddaję głos, możemy zacząć prezentację. Dobrze, bardzo dziękuję panie doktorze za takie miłe wprowadzenie. Dzień dobry państwu, kłaniam się. Bardzo mi miło, że jesteśmy, że mogę wystąpić dla państwa i podzielić się takimi naszymi bieżącymi problemami w ramach tej prezentacji. Będę tu mówił o konkretnych case studies, w konkretnych case'ach. Myślę, że przyda się to każdemu z nas, nawet w swoim prywatnym życiu, żeby uważać na pewne działanie i metody, także bardzo cieszę się też, że możemy być partnerami tego wydarzenia również. Dobrze, to pozwolę sobie zacząć właśnie od tej prezentacji i pierwsza rzecz, o którą trzeba być bardzo wyczulony w praktyce, to może naprawdę dotknąć każdego autentycznie, niezależnie od tego, tak tu na tym slajdzie widzicie Państwo starszą osobę, ale z naszych statystyk wynika, że równie często dotyka to również osób młodych, po prostu cyberprzestępcy typują potencjalnie każdego klienta banku. Co to jest? Spoofing, phishing, czyli najprościej rzecz ujmując, podszywanie się pod inną osobę czy instytucję w celu wprowadzenia w błąd odbiorcy informacji. Najczęściej w sektorze finansowym wygląda to tak, że dzwoni cyberprzestępca, który podaje się za pracownika banku. Są to, oczywiście nie mamy czasu, żeby wchodzić w szczegóły, ale są to bardzo wyspecjalizowane metody, także techniczne. To znaczy, bardzo często jest tak, i na to szczególnie zwracam uwagę, że może pojawić się w telefonie komórkowym autentycznie numer banku, zwłaszcza jeśli mamy go zapisany. To pojawi nam się jako przykładowo bank A, bank B i tym bardziej może to uśpić naszą czujność, bo to nie jest jakiś nieznany numer, który się wyświetla. Bardzo rzadko to jest też jakiś numer, który będzie na naszym telefonie odznaczał się jako jakiś numer, którego nie mamy zapisany. Najczęściej będzie pojawiał się jako numer banku i osoba, która będzie się przedstawiać, będzie przedstawiać się jako pracownik banku. Co więcej, tu jest bardzo dużo socjotechniki również wykorzystanej, czyli nie tylko technika cyberprzestępców, że telefon odznacza się jako telefon banku, ale także dużo socjotechniki. Najczęściej bowiem ta osoba, która będzie podszywać się pod pracownika banku, ona dzwoni, żeby poinformować, że coś złego dzieje się na naszym koncie, że właśnie ktoś próbuje się paradoksalnie właśnie włamać na to konto, że ktoś próbuje przejąć nasze środki i trzeba szybko działać i ten pracownik banku najczęściej oferuje szybką pomoc, jaką jest na przykład
umożliwienie jej wejścia na nasz komputer. O tym za chwilę będę jeszcze dalej mówił na kolejnych slajdach, ale na ten moment chciałbym bardzo to szczególnie zwrócić uwagę. To jest jedna z najczęściej stosowanych w tej chwili metod cyberprzestępców, jeśli chodzi o doprowadzenie do transakcji oszukańczej na skutek wprowadzenia w błąd odbiorcy informacji. Uwaga, nie tylko następuje podszywanie się pod banki. Bardzo często jest to taki atak, można powiedzieć, kombinowany. To znaczy nawet jeśli, to też w praktyce się zdarza, nawet jeśli coś nam się wydaje nie tak, rozłączymy to połączenie, to za chwilę bardzo często otrzymujemy kolejny telefon, gdzie ktoś podszywa się, ale już nie pod pracownika banku, tylko na przykład pod policjanta, pod pracownika Komisji Nadzoru Finansowego. Podszywają się, uwaga, nawet pod nas, pod Związek Banków Polskich, pod Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. Ten drugi telefon niestety często dodatkowo uświadamia potencjalną ofiarę, że coś się dzieje. Uwaga, jak sobie z tym radzić? Najprostsza, jaka jest możliwa, rozłączyć się, jeśli mam jakąkolwiek wątpliwość, i zadzwonić na prawdziwą infolinię banku i wtedy będziemy mogli szybko zweryfikować, czy mamy do czynienia z oszustwem, czy nie. Druga taka podpowiedź, czysto praktyczna, trzeba zwracać uwagę na to, jak ta osoba się wypowiada. Bardzo często mamy do czynienia bowiem z przestępcami ze wschodu, którzy są nauczeni pewnych gotowych regułek, gotowych wystąpień. Słychać bardzo wyraźnie wschodni akcent. Zadanie skomplikowanego pytania powoduje, że ta osoba nie jest w stanie nawet się wysłowić po polsku. Bardzo często tak jest. Proszę Państwa, drugi bardzo popularny w tej chwili schemat doprowadzania potencjalnych ofiar do transakcji oszukańczych, i to jest to, z czego młodzi ludzie szczególnie korzystają, to są platformy sprzedażowe. Bardzo popularne platformy sprzedażowe. Nie będę tutaj oczywiście czynił reklamy, aczkolwiek widzicie Państwo Print Screen z chyba drugiej co do wielkości w Polsce platformy sprzedażowej. Chociaż to mogę, myślę, że powiedzieć, że najczęściej właśnie to jest OLX, Vinted, to są te platformy, gdzie cyberprzestępcy bardzo szczególnie sobie je upodobali. Na czym polega najprostszy schemat? Wystawiamy do sprzedaży określoną rzecz, natychmiast pojawia się kupujący. Na to zwracam uwagę, natychmiast pojawia się kupujący, który chce kupić tą transakcję, który chce kupić tą rzecz praktycznie od razu, natychmiast, no i zaczyna się kombinowanie. To znaczy kupię natychmiast, ale potrzebuję jakiejś drobnej dopłaty, potrzebuję zweryfikowania, czy na pewno osoba, która wystawia ten przedmiot, jest prawdziwa, przelej mi na przykład jakieś drobne pieniądze albo wejdź pod linka, który ci podeślę, żeby się zweryfikować. No i tu właśnie jest ten haczyk. Wchodzimy pod linka fałszywego, podstawiona strona bankowa, nawet ta przysłowiowa złotówka przelewu. Często niestety także brak takiego zdrowego rozsądku. No, skoro kupujący, my jesteśmy sprzedającym, a kupujący prosi nas o jakieś dopłaty czy jakieś zweryfikowanie się, no to już też powinno wzbudzić naszą czujność, że no coś jest nie tak, bo to raczej w drugą stronę naprawdę powinno działać. Niestety bardzo dużo osób daje się na to nabierać. Bardzo popularny schemat oszukańczy. Z naszych statystyk wynika, że dotyczy szczególnie osób młodych. Szczególnie osoby młode niestety na to się nabierają. To są wszelkiego rodzaju oszustwa w oparciu o kody BLIK. Oszustwa z wykorzystaniem linku do płatności lub szybkiej płatności opartej o kod BLIK. Ostatnio bardzo popularny schemat jest taki, że niestety bardzo dużo osób daje się to nabierać. Otrzymałeś płatność, wejdź pod poniższy link, aby ją odebrać, aby potwierdzić, aby
aby zweryfikować. No, zwłaszcza kiedy się potencjalnie gdzieś spodziewaliśmy jakiegoś przelewu, jakiejś płatności, często zupełnie uśpieni czujności. Też oczywiście SMS przychodzi jako oznaczony blik. To są te techniki, o których już wcześniej Państwu wspominałem, albo SMS przychodzi wręcz z oznaczeniem, że jest od banku. To są wszystko fałszywki. Przestępcy są w stanie tak technikę dostosować, tak wykorzystać, że SMS przychodzi jako łudząco podobny od banku, łącznie nawet z tym, że wyświetla nam się właśnie jako SMS bankowy. Tutaj widzicie Państwo na slajdzie takie klasyki, można powiedzieć, też o dostarczonej przesyłce. No to mam wrażenie, że każdy już chyba w Polsce słyszał i chyba nikt na to się już specjalnie nie nabiera. Brak kilku złotych na przesyłkę. Zwracam uwagę, kilku złotych, czyli takie drobne kwoty, które teoretycznie nie budzą większych wątpliwości. Te kilka złotych jesteśmy w stanie przelać, zwłaszcza jak się tej paczki spodziewamy. Czy jakaś drobna właśnie kilku złotowa, najczęściej niedopłata za prąd, wodę, gaz, podobne schematy. No, często od razu widzimy, że coś jest nie tak, bo nie mamy żadnej umowy z PGE na przykład, czy z PGNiG, a takie SMS o braku płatności dostajemy, albo żadnej paczki się nie spodziewamy, a dostajemy informację o tym, że przesyłka ma niedopłatę i trzeba dopłacić. No, też tutaj widzicie Państwo w dolnym rogu lewym takie już kuriozalne przykłady, które też były na przykład w pierwszej fali koronawirusa. Dopłać za refundację szczepienia, albo jeszcze bardziej kuriozalny SMS, który chodził, że państwo przejmuje środki na rachunkach klientów w związku z walką z koronawirusem, aby zachować minimalną ilość środków przewidzianą w rzekomej ustawie, gdzieś tam podanej w tym SMS-ie. Zaloguj się po podniższy link i zachowaj swoje pieniądze. Więc no, myślę, że wygląda dość śmiesznie dla Państwa, zwłaszcza te ostatnie przykłady. Natomiast proszę mi wierzyć, naprawdę bardzo wiele osób dawało się na to nabrać, zwłaszcza w tym czasie, kiedy to się działo i to się wydarzało. Ostatnio może świeższy przykład z agresji rosyjskiej na Ukrainę, też szły SMS-y o tym, że za chwilę nie będzie środków w bankomatach i w związku z tym szybko zaloguj się po podniższym linkiem, aby przelać swoje pieniądze na bezpieczne miejsce albo je wypłacić. Kolejny rodzaj takiego skamu, oszustwa, bardziej w relacjach biznesowych, więc to raczej nie dotyka zwykłego Kowalskiego, natomiast jest bardzo rozpowszechniony, bardzo często także w takich aspektach transgranicznych. Ktoś podszywa się pod pracownika firmy i to zazwyczaj pod pracownika wyższej rangi, tak jak tutaj widzicie. Oczywiście to nie jest prawdziwy mail, on jest zmodyfikowany na potrzeby tego ćwiczenia, ale zazwyczaj tak one wyglądają. Gdzieś ktoś z zarządu, prezes firmy, dyrektor ważny, gdzieś na przykład jest w delegacji i przychodzi mail o tym, że potrzebna jest dopłata. Mail kierowany do księgowości. No i oczywiście, jak pewnie się Państwo domyślacie, wszystko jest fałszywe. Płatność idzie na rachunek przestępców. Tutaj widzicie Państwo drobną kwotę, ale proszę mi wierzyć, czasami to są ogromne pieniądze, gdzie na przykład, nie wiem, dyrektor, ktoś podszywa się pod dyrektora finansowego firmy i pisze, albo pod jakiegoś dyrektora biznesowego, gdzie rzeczywiście nawet przestępcy śledzą, że potencjalnie ta transakcja miała mieć miejsce i prosi o przelanie ogromnych kwot. No i takie przestępstwa niestety się zdarzają. Zdalny pulpit, temat myślę, że w dużej części, mam nadzieję przynajmniej, bo bardzo dużo wkładamy w edukację tego zdarzenia, że mam nadzieję, że w dużej części jest Państwu znany. Zdalny pulpit. Najprostsza rzecz, którą chciałbym w tej chwili powiedzieć, nikt, naprawdę nikt nigdy ani z banku, ani z żadnej instytucji finansowej nie poprosi nikogo o dostęp do zdalnego pulpitu.
To jest rzecz, no, która wydaje się zupełnie absurdalna. No, wyobrażacie sobie, że pracownik banku dzwoni do was i prosi o dostęp do waszego komputera, żeby pomóc wam w wykonaniu przelewu. Tak? Wydaje się absurdalne, prawda? Jak mówię, tak teraz trochę ex cathedra. Natomiast znów, nawet sobie nie zdajecie państwo sprawy, ile osób niestety daje się na to nabierać, bo bardzo często jest to połączone z tą socjotechniką. Czyli tu już wrócę do tego przykładu, o którym mówiłem kilka minut wcześniej, czyli połączone jest to ze spoofingiem najczęściej, czyli dzwoni ten pracownik, rzekomy pracownik banku, prawda, straszy nas, że coś za chwilę ktoś próbuje, czy w tym momencie ktoś próbuje skraść środki z naszego konta i pomoże te środki zachować, zabezpieczyć albo odzyskać, ale ponieważ trzeba szybko działać, to prosi o dostęp do naszego komputera. To są, proszę Państwa, takie popularne aplikacje typu TeamViewer, więc to nie są też jakieś takie specjalne aplikacje, które przestępcy używają. Oni używają tych najprostszych aplikacji, które są powszechnie dostępne na Google Play, można je kupić czy zainstalować tak naprawdę za darmo, więc to też często usypia naszą czujność, że tutaj nikt nie prosi nas o jakąś dziwną aplikację, tylko o dostęp poprzez najbardziej znane nam aplikacje dostępowe. Często przecież nawet pewnie każdemu w życiu prywatnym się zdarzyło, że kogoś prosiliśmy, na przykład, kto, no mówiąc tak chyba najprostszym przykładem, kogoś, kto zna się na obsłudze komputerów, żeby nam coś pomógł, bo w naszym na przykład prywatnym laptopie, prawda, coś się zadziało, więc pewnie nawet większość z nas zna ten schemat, stosowała go w praktyce. I to są te same narzędzia i urządzenia, które cyberprzestępcy próbują wykorzystać. Z chwilą uzyskania takiego dostępu, no proszę Państwa, nic się prawie nie da już zrobić. To znaczy, no nie, najprościej, to już też tak z praktyki mogę powiedzieć, jest po prostu zamknąć natychmiast komputer, rozłączyć go, jeżeli w trakcie już wykonywania tej operacji mamy podejrzenie, że coś jest nie tak, natomiast najczęściej tego nie da się już cofnąć czy zawrócić. Zresztą bardzo często jest tak, że do końca ofiara pozostaje przekonana, że ten, kto czyni na jej komputerze te działania, uzyskując zdalny dostęp, rzeczywiście jej pomaga, że działa w jej interesie. Więc bardzo często wszystko skutecznie jest przeprowadzone do końca i dopiero po jakimś czasie się dowiadujemy, czy to była transakcja oszukańcza. Tu też uwaga praktyczna może przy okazji tego slajdu. Proszę też pamiętać, że jeżeli coś takiego by się wydarzyło, coś takiego by się zdarzyło, że poweźmiemy wątpliwość, że rzeczywiście to jest oszust, czas jest krytyczny. Czas jest krytyczny. Liczą się nawet nie godziny, liczą się minuty, jeśli chodzi o możliwość zatrzymania na przykład takiego przelewu, który idzie gdzieś z wykorzystaniem właśnie tych działań, które cyberprzestępcy dokonali. Jest możliwość nierzadko, że ten przelew można gdzieś jeszcze zatrzymać. Są sesje rozliczeniowe w KIR-ze 3 razy dziennie, więc często między tymi sesjami jeszcze można gdzieś ten przelew zatrzymać. Nawet jak on został wykonany już do innego banku w Polsce, też jeszcze ten przelew można czasami cofnąć. Najgorzej, a najczęściej niestety tak się dzieje, że ten przelew wychodzi za granicę albo gdzieś na jakąś giełdę bitcoinową. Wówczas nie ma żadnych praktycznie szans, żeby odzyskać taką płatność. No i proszę Państwa, rzecz niezwykle powszechna, plaga naszych czasów, która pojawia się każdemu praktycznie z różną częstotliwością. Dlaczego z różną częstotliwością? Bo im częściej szukamy jakiejś informacji o jakimś inwestowaniu, tym częściej takie reklamy będą nam się pojawiać. To oczywiście znaczy znany każdemu pewnie schemat profilowania, więc przez cookies, prawda, im częściej wchodzimy na określone strony, tym częściej strony z tego gatunku będą nam się po prostu pojawiać. Plaga tych ogłoszeń jest w ostatnim czasie niesamowita. Osoby powszechnie znane, najczęściej właśnie, tak jak widzicie na slajdach, Robert Lewandowski, Szymon Hołownia, Maciej Musiał, Martyna Wojciechowska, Jerzy Sztur, no, wiele tych osób się pojawia.
Oczywiście są to wszystko reklamy absolutnie bez zgody, wiedzy tych osób. Te osoby powszechnie znane są po prostu jednocześnie osobami, których wizerunek jest wykorzystywany nielegalnie. Wielokrotnie zaprzeczali Robert Lewandowski, Szymon Hołownia. Statystycznie rzecz ujmując, ta dwójka najczęściej się pojawia. I zobaczcie Państwo na te fragmenty print screenów. Bardzo profesjonalnie czasami zrobione. Zwróć uwagę na ten po lewej stronie. Financial Times w nagłówku. Pod spodem widzicie loga znanych gazet, Fakt, Parkiet, Newsweek. Tutaj Szymon Hołownia, bo całość tego print screenu się tutaj nie przeniosła. Szymon Hołownia rozmawia z Kubą Wojewódzkim. Tak? I rzekomo podczas wywiadu z Kubą Wojewódzkim ujawnił jakąś super metodę na zarabianie na platformach inwestycyjnych. Gdzieś jakaś luka w systemie, bardzo często prymitywne hasła, że banki chcą temu zabronić, banki zrób szybciej, zanim bank ci tego zabroni. Wykorzystaj swoją szansę, wykorzystaj swoją lukę w systemie. Często te reklamy są też bardzo prymitywne. Pewnie Państwo też widzieli na zasadzie, że ktoś praktycznie w ciągu dnia zbija fortunę. Ktoś, nie wiem, gdzieś sprzątał na ulicy, a w tej chwili jeździ Porsche, tak? I to Porsche w tej reklamie się pojawia. Więc wszystkie, proszę Państwa, 100% tych reklam, 100% tych reklam, które się pojawia, są oszukańczymi. Żaden z tych schematów nie jest ani w jednej części prawdziwy. Co więcej, czasami one są jeszcze na tyle skomplikowane, że pozwalają potencjalnej ofiarze na pewne inwestycje i na zwrot. Na przykład instalujemy cudowne oprogramowanie, które korzysta z luki fortuny i nawet zarabiamy. Przez pierwszą dwie transakcje możemy zarobić, po czym dzwoni przedstawiciel takiej platformy inwestycyjnej i mówi, że teraz jest ten strzał. Teraz w tej chwili trzeba pilnie zakupić większą partię na przykład kryptowalut, bo to jest oczywiście poufna informacja tylko dla dobrego klienta. Jak nie skorzystamy, to będziemy w cudzysłowie frajerami. No i najczęściej niestety, ale już takie potencjalne ofiary dają się na to łowić, mówiąc kolokwialnie, i tracą wszystkie pieniądze. To nie jest, proszę Państwa, tylko utrata tych rzeczy, które zainwestowaliśmy w takim portalu inwestycyjnym czy w takiej platformie oszukańczej. Przestępcy uzyskują dostęp właśnie poprzez różne techniki. Często jest tak, że ten fałszywy broker, który dzwoni z platformy inwestycyjnej, też prosi o zdalny pulpit, bo pomoże w szybkim załatwieniu transakcji, że nie tracimy tylko środków zainwestowanych w tą platformę, tracimy wszystkie środki na rachunkach bankowych, bo dajemy dostęp przestępcy do naszych rachunków bankowych, ale to jeszcze nie wszystko, proszę Państwa. Bardzo często ten przestępca dodatkowo zaciąga w maksymalnej możliwej wysokości pożyczki na nasze dane, najczęściej w firmach pożyczkowych, więc zostajemy nie tylko ze środkami, których nie zarobiliśmy i to byłoby najmniejsza pewnie szkoda, ale tracimy najczęściej wszystkie środki na rachunkach bankowych i zostajemy z gigantycznymi pożyczkami do spłaty, które oczywiście, z których kwota natychmiast została przelana na konta przestępców, najczęściej na giełdy bitcoinowe. Proszę Państwa, taka ciekawostka. Te reklamy często wykorzystują nawet to samo zdjęcie. Zobaczcie Państwo, tu trzy schematy, różne schematy, gdzie Maciej Musiał, który oczywiście nie ma z tym nic wspólnego, jego wizerunek jest wykorzystany nielegalnie, występuje w trzech różnych odsłonach. Zobaczcie Państwo, ta z lewej podobna do Szymona Hołowni. W zasadzie wszystko to samo, tylko zamiast Szymona Hołowni Maciej Musiał. No i bardziej prymitywne jeszcze, na przykład zobaczcie Państwo po prawej stronie, polski aktor przestraszył wielkie banki. Znalazł, prawda, jakąś, czy korzysta z jakiejś luki inwestycyjnej. Nowa, tajna inwestycja, która sprawia, że setki Polaków stają się bogatsi.
W tych schematach też, proszę zobaczyć, są bardzo często wykorzystywane, o tym już mówiłem, bezprawne użycia logo stacji telewizyjnych, wiodących gazet, czasopism, bezprawne wykorzystanie logo banków, najczęściej tych głównych banków. Zobaczcie Państwo ten print screen z prawej strony. Podszydzie się pod TVP Info, pasek, banki nie wiedzą co robić, na zdjęciu klienci, którzy ustawiają się do bankomatów PKO, żeby wypłacać szybko środki, aby móc je przeznaczyć właśnie na tą wspaniałą inwestycję, której za chwilę banki zabronią. Także no to już wyjątkowo prymitywne schematy, ale bardzo często docierające do adresatów wręcz z zadziwiającą skutecznością. Ostatnio kilka takich także skamów pozabankowych w cudzysłowie. Inwestycje w Orlen to pewnie każdy już słyszał. Tam wykorzystany bezprawny wizerunek prezydenta również na tych skamach, ale ostatnio bardzo modna inwestycja w Baltic Pipe. To już naprawdę trzeba być no, co najmniej średnio inteligentnym, żeby nabrać się na inwestycję Baltic Pipe, kiedy ona jest już wybudowana i kiedy jest wiadomo, że wybudowana z pieniędzy z budżetu państwa. Bardzo często te reklamy, to jest jeszcze bardzo ważna rzecz, którą powinienem powiedzieć, one niestety pojawiają się korzystając z takich popularnych narzędzi, na przykład Google Adsowych, czyli takie reklamy, innymi słowy, będą nam się pojawiać nie na jakichś nieznanych nikomu portalach, na jakichś szemranych stronach internetowych. One się będą pojawiać na przysłowiowej wirtualnej Polsce, Onecie, czy nawet kiedy korzystamy z portali jakichś popularnych gazet, dlatego że oczywiście też wspomniany już tutaj Onet czy Wirtualna Polska nie mają z tym nic wspólnego. Tak? System Google Adsowy powoduje, że te reklamy pojawiają się często zresztą z serwerów spoza Polski. One pojawiają się w danej chwili, w danym momencie tylko nam. Jeżeli nawet z innego komputera byśmy weszli, gdzie nie byliśmy wcześniej profilowani, to już nie zobaczymy często takich reklam, więc im bardziej byliśmy gdzieś zainteresowani szukaniem jakichś inwestycji, czy po prostu nawet przeglądaniem jakichś artykułów o giełdzie, o akcjach, tym częściej takie reklamy poprzez nasze cookiesy, które zostawiamy, będą nam się w praktyce pojawiać. Proszę Państwa, bez przerwy o tym ostrzegamy. Mówimy o tym przy każdej okazji, przy każdej możliwości jest odpowiednia informacja z naszej strony. Nigdy edukacji nie za wiele. Niestety bardzo często jest tak, że te informacje no, nie docierają. Nie docierają, lekceważymy te informacje. Niestety media też nie są najczęściej chętne, aby informować przed, lubią informować po, prawda? Bad news is news. Czy jak się już coś wydarzy, tak jak widzicie Państwo, to media chętnie informują, ale żeby tak informacyjnie przestrzec, czy puścić jeden, drugi artykuł, aby generalnie ostrzegać o różnego rodzaju oszukańczych inwestycjach, to niestety rzadziej. No proszę Państwa, tych schematów jest tysiące. Ja naprawdę już oczywiście nie mam czasu, żeby wchodzić w szczegóły. To są różnego rodzaju kampanie, często kierowane przez określony czas wobec określonych grup społecznych. Ostatnio parafie były przedmiotem ataków. No też księża często, nie mający kompletnie wiedzy podstawowej nawet na temat finansów, dawali się nabierać środki całych. Wszystkie środki parafii z danego konta były wypłacane przez cyberprzestępców i kupowane były z nich kryptowaluty. Proszę Państwa, no, najczęściej niestety do tych wszystkich oszustw, o których mówiłem już tak spinając klamrą, dochodzi z wykorzystaniem bardzo wyspecjalizowanych mechanizmów. To już można powiedzieć do lamusa odeszły takie tradycyjne metody działania przestępców. Tutaj wyspecjalizowana technika, która między innymi powoduje to, że wyświetla nam się bank, czy wyspecjalizowana socjotechnika, która najczęściej wykorzystuje takie nasze różne instynkty
naturalne. No, ktoś chce nas okraść, ktoś chce nam zrobić krzywdę, więc nasza czujność jest uśpiona, nie, zupełnie bardzo często nie przychodzi nam na myśl, że właśnie ten, kto dzwoni i ostrzega przed potencjalnym oszustwem, sam jest oszustem i próbuje nas zmanipulować, wprowadzić w błąd. Bardzo najczęściej zmanipulowany klient sam czyni sobie szkodę, sam inicjuje płatność na własną szkodę, prawidłowo ją uwierzytelniając, prawidłowo ją autoryzując, ściśle rzecz ujmując, a więc de facto nie ma tutaj najczęściej możliwości odwrotu. Bardzo często niestety jest też tak, może jeszcze jedna rzecz, że klienci ostrzegani są przez banki. Dzwoni rzeczywisty pracownik banku niejednokrotnie, który widzi, że klient na skutek banki mają w swoich systemach odpowiednie algorytmy, śledzą transakcje, które są potencjalnie oszukańcze. Często pracownik banku dzwoni do potencjalnej ofiary i mówi, że przelew, który właśnie zleciła, wedle naszych ocen jest transakcją oszukańczą. W związku z tym trzeba przeciwdziałać temu, nie realizować określonej transakcji, nie realizować określonego przelewu. Często są tak zmanipulowane, że nawet jak są proszone do oddziału banku, żeby podpisać specjalne oświadczenie, że zostały poinformowane o tym, że transakcja jest prawdopodobnie oszustwem, podpisują takie oświadczenie i tego samego dnia jeszcze często się zjawiają do banku, że zostali oszukani, ba, wnioskują, żeby to bank zwrócił im środki z tej oszukańczej transakcji, no co jest już zupełnym absurdem, ale bardzo często się tak niestety dzieje. Także przepraszam może za to nieco przedłużenie tej prezentacji, ale myślę, że to są takie kwestie, które no, dla każdego z nas mają taką wartość poznawczą, również jeśli chodzi o naszą codzienną uwagę w zakresie tego typu zdarzeń czy działań, które mogą niestety dotknąć każdego, mogą dotknąć każdego z nas, bądźmy szczególnie czujni. Super, panie prezesie, bardzo dziękujemy za to wprowadzenie i zaczęliśmy tak naprawdę od praktyk, tak? To znaczy zmapowaliśmy sobie przestępstwo, z reguły jest to oszustwo, powiedzieliśmy o metodykach tego oszustwa, które występuje w praktyce najczęściej, różnych schematach oszustw, ale tak naprawdę jest to geneza do problemu prawnego, którym to problemem prawnym jest pojęcie transakcji nieautoryzowanej. I pojęcie transakcji nieautoryzowanej to jest taki problem, który jest istotny dlatego, że przepisy ustawy o usługach płatniczych wprowadzają szczególny reżim postępowania dostawcy usług płatniczych w przypadku wystąpienia takiej transakcji. Tak, najpierw jej zgłoszenia, a później jej stwierdzenia. I teraz przygotowałem kilka pytań, żebyśmy sobie porozmawiali, panie prezesie, o kwestiach zupełnie fundamentalnych, żeby zidentyfikować, czego dotyczy tak naprawdę problem i gdzie jesteśmy obecnie na rynku płatniczym w Polsce. I teraz pytanie podstawowe, które moim zdaniem ma walor dla nie tylko każdego studenta prawa, ale dla każdej osoby korzystającej z bankowości elektronicznej, czyli czym w zasadzie jest hasło transakcja nieautoryzowana, co to pojęcie znaczy i dlaczego autoryzacja, do którego to pojęcie się odnosi, to nie to samo, co uwierzytelnienie. Jak pan prezes zaproponuje zdefiniowanie tego pojęcia? Tak, dziękuję panie doktorze za to pierwsze pytanie. Rzeczywiście to jest taki wstęp do kwestii prawnych, to pierwsze pytanie, bo tak jak słusznie pan powiedział kilka chwil wcześniej, te transakcje oszukańcze, o których sobie mówiliśmy, są już takim elementem, jak to wygląda z strony praktyki, jak oszuści najczęściej działają, próbując doprowadzić do transakcji oszukańczych. Natomiast teraz bardziej skupmy się na tych kwestiach prawnych. Rzeczywiście zacznijmy może od tego, czym jest autoryzacja, a czym jest uwierzytelnienie. Autoryzacja, tak w najprostszych słowach rzecz ujmując, to zgoda klienta na wykonanie transakcji płatniczej wyrażona przez płatnika w sposób przewidziany w umowie. Zgoda klienta, czyli ona wyraża się w oświadczeniu. Tak? To jest oświadczenie
klienta, które uzewnętrznia jej wolę, znaczy którego można powiedzieć elementem jest wola i jej wyraz, prawda? Uzewnętrznienie tej woli następuje poprzez złożenie tego oświadczenia zgody na wykonanie transakcji w sposób przewidziany w umowie, czyli tak jak w umowie mamy przewidzianą autoryzację transakcji, najczęściej, prawda, poprzez konieczność jakiegoś skorzystania z jakiegoś narzędzia autoryzacyjnego, chociażby w najprostszym schemacie SMS-a. Uwierzytelnienie natomiast to procedura, która umożliwia dostawcy usług, już mówiąc prościej, bankowi w naszym schemacie, weryfikację tożsamości użytkownika lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających tego użytkownika. Czyli innymi słowy, uwierzytelnienie jest elementem trybu weryfikacji przez bank, czy płatnik, czy klient tego banku, który chciał na przykład dokonać przelewu, wyraził zgodę, czyli autoryzował dokonanie transakcji. A więc uwierzytelnienie w najprostszych słowach jest takim sprawdzeniem, prawda, czy z punktu widzenia banku ten przelew, ta zgoda na przelew, już tak najprościej rzecz ujmując, była rzeczywiście dokonana przez tego użytkownika i z ważnym instrumentem płatniczym. Uwierzytelnienie to jest to, czego de facto, ale to myślę, że jeszcze przejdziemy dalej, czego wymaga dyrektywa od banków, jeśli chodzi o pierwszy element sprawdzenia, jeśli klient kwestionuje dokonaną transakcję. Więc transakcja nieautoryzowana, jeszcze przechodząc do tej dalszej części pańskiego pytania, to najprościej rzecz ujmując, prawda, transakcja, na której wykonanie płatnik tej zgody nie wyraził, nie miał woli jej wykonania i to nie on ją uzewnętrzniał w postaci właśnie tego oświadczenia wyrażającego zgodę na dokonanie transakcji. Tu pozwolę się może jakimś przykładem posłużyć. Jeżeli na przykład w umowie z bankiem mamy wskazane, jak dokonujemy przelew elektronicznie, czyli że najpierw musimy się zalogować odpowiednio do systemu bankowości elektronicznej z wykorzystaniem naszego loginu, hasła i często właśnie jakiegoś dodatkowego narzędzia uwierzytelniającego, na przykład SMS-a. I następnie no, najczęściej mamy w tej umowie z bankiem, że musimy zatwierdzić ten przelew, prawda, też jakimś, prawda, narzędziem autoryzacyjnym. To oczywiście zależy od umowy z bankiem, czy to jest na przykład odbiorca tak zwany zaufany, prawda, czy to jest jakiś odbiorca zewnętrzny, to będzie odpowiednio sposób jakby tego zatwierdzenia zleconego przelewu wyrażone. I teraz, jeżeli zabrakło na przykład tego drugiego elementu, prawda, oczywiście ten przykład jest trochę uproszczony, ale tak, żeby można było tutaj na potrzeby tego wykładu wytłumaczyć. Zabrakło tego drugiego elementu, czyli zalogowaliśmy się, ale no nie kliknęliśmy, prawda, zatwierdzenia tego przelewu, no to wówczas możemy powiedzieć, że dochodzi do nieautoryzacji, a ten przelew został wykonany, tak? No to wówczas możemy powiedzieć, że doszło do nieautoryzowanej transakcji, bo nie dokonano, ten Kowalski nie dokonał zatwierdzenia zleconego przelewu. To jest oczywiście taki bardzo prosty przykład. Życie jest nieco bardziej skomplikowane zazwyczaj w tych transakcjach, ale jakby dla uświadomienia, jak to w praktyce wygląda. Bardzo dziękuję. No to tak, wydaje się, że to są pojęcia bardzo specyficzne, bardzo wyspecjalizowane z zakresu usług płatniczych, ale w zasadzie można powiedzieć, że niewiele różni się to od zasad składania oświadczeń woli w ogóle, tak? No bo jeżeli twierdzimy, że autoryzacja to jest zgoda na wykonanie transakcji, czyli jest to oświadczenie woli,
no to przede wszystkim w relacjach zdalnych, tak? A nowoczesna bankowość to są relacje zdalne różnego typu, czy to przez bankowość elektroniczną, mobilną, czy karty płatnicze. No to to oświadczenie woli, to poczucie, które ja mam w sobie, wymaga pewnej komunikacji. Tak? I tą komunikacją z reguły, a w zasadzie prawie zawsze, jest uzgodniony w umowie z bankiem sposób wyrażania tej woli, właśnie w relacjach zdalnych z reguły, czyli uwierzytelnienie, można powiedzieć wprost, tak? Czyli w oparciu o uwierzytelnienie. Czyli na przykład użycie karty z PIN-em, druga strona, która to oświadczenie odbiera, czyli bank, jako dostawca usługi płatniczej, domniemuje moją wolę, tak? Bo w inny sposób bank nie jest w stanie zajrzeć w świadomość płatnika i zdekodować w relacjach zdalnych tego oświadczenia woli w inny sposób niż poprzez pewne jej uzewnętrznienie, na które się strony umówiły, tak? I to też jest istotne, bo po pierwsze, może być tak, że transakcja jest uwierzytelniona, ale z jakiegoś powodu jest nieautoryzowana, bo wystąpiło oszustwo. Może być tak, że domniemujemy autoryzacji, bo wykazano uwierzytelnienie, a nie ma żadnych okoliczności, które by temu przeczyły, tak? Wreszcie, nie każda kwestionowana przez klienta transakcja w ogóle powinna być rozpatrywana jako transakcja nieautoryzowana, bo to dotyczy relacji z bankiem. No bo miałem takiego klienta pro bono, który chciał właśnie, słyszał o problemie transakcji nieautoryzowanych, chciał skorzystać z tego trybu, a sprawa, którą przedstawił, to no, on wykonał przelew, miał kupić buty, ale dostawca mu wysłał buty zielone, a nie czerwone. Tak? Czyli roszczenie, które miał, dotyczyło umowy sprzedaży w stosunku podstawowym, a nie sposobu też wykonania usługi płatniczej przez bank. Więc jakby trzeba być ostrożnym, pojęcie jest chwytliwe, ale nie wszystkie przypadki wad transakcji na rynku i nie wszystkie roszczenia klientów w ogóle powinny być rozpatrywane w tych kategoriach. I teraz bardzo dużo się o tym mówi na rynku. Mamy postępowania prezesa UOKiK-u, często rzecznik finansowy się angażuje w te sprawy. Więc jest to temat zbadany przez sektor bankowy. I pytanie, co w Pana ocenie robią banki, aby w ogóle ograniczyć na przedpolu ryzyko występowania transakcji nieautoryzowanych? Czy jakkolwiek da się podejmować kroki, żeby temu przeciwdziałać? Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. To rzeczywiście oprócz tych, bo myślę, że bardzo klarownie tutaj pan doktor też przed chwilą powiedział, jak to wygląda w praktyce i myślę, że jeszcze do UOKiK-u przejdziemy, bo niestety mamy tutaj do czynienia w Polsce z kompletnym wypaczeniem tego systemu i wręcz niekiedy tak naprawdę mówiąc zupełnie otwarcie, zaproszeniem do oszustw przy takim, a nie innym podejściu ze strony niektórych organów. Natomiast co robią banki, żeby ograniczyć, zapobiec transakcjom oszukańczym i wystąpieniu tego problemu, który później w dalszej części realizuje się już jako problem prawny? Otóż no, banki przede wszystkim sięgają do rozwiązań technologicznych. To znaczy coraz więcej banki stawiają na takie systemy, które mogłyby przeciwdziałać realizacji transakcjom oszukańczym. Przykładowo, odwołując się do tych kwestii, które Państwu przedstawiałem na prezentacji. Po pierwsze, banki starają się wdrażać rozwiązania, które chronią klientów przed spoofingiem. To nie jest łatwe, proszę Państwa, bo spoofing co do zasady, czyli to jakby podszycie się pod klienta, to nie jest coś zabronionego. Spoofing jest normalną usługą, która jest wystawiana przez firmy telekomunikacyjne, z których korzysta wiele firm, na przykład call center niektórych instytucji to działa właśnie dokładnie na takiej zasadzie, że dzwonią w imieniu, no, prawda, danego podmiotu i mimo, że nie dzwonią z siedziby tego podmiotu, to wyświetla nam się, że dzwoni jakiś no, przykładowy Orange czy jakiś inny dostawca. W związku z tym banki starają się wdrażać rozwiązania, które przeciwdziałają oszustwom związanym ze spoofingiem, czyli podszyciem się pod pracownika banku. Na przykład wychwytują połączenia, które są kierowane z kierunku wschodnim, bo bardzo często spoofing, tak jak Państwu mówiłem, na przykładzie chociażby tego akcentu, prawda, gdzie niektóre osoby orientują się, że coś jest nie tak, bo nasz rozmówca podający się za bank dobrze po polsku nie umie mówić, ale często jest tak, że te telefony są wykonywane z numeru kierunkowego, który
który jest kierunkiem, z którego wiadomo, że przychodzą najczęściej takie połączenia, więc one już technicznie są często eliminowane. Także niektóre banki wprowadzają procedurę potwierdzenia, że jeżeli był określony telefon, który sygnalizował na przykład oszustwo, to jeżeli wejdziemy na strony niektórych banków, widzimy, że zadzwoń w takiej sytuacji ponownie pod określony numer i potwierdź, że rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce. Banki starają się też wprowadzać działania przeciwdziałające zdalnemu pulpitowi. To też nie jest łatwe, żeby technologicznie to zawsze wyłapać i oprogramować, ale też są określone narzędzia technologiczne, które starają się jakby uniemożliwić taką opcję zainstalowania zdalnego pulpitu. Mamy wreszcie biometrię behawioralną. Bardzo ciekawy wątek, który przed moim zdaniem duża przyszłość przed tym kierunkiem, aczkolwiek on trochę od strony regulacyjnej jest nie do końca właściwie uregulowany. Chodzi o to, iż każdy z nas w najprostszych słowach ma określony sposób poruszania ręką, poruszania myszką, poruszania po klawiaturze komputera. Może to się Państwu wyda dziwne. Nie chodzi o żadne odciski palców, nie chodzi o żadne takie twarde dane biometryczne. Natomiast tak jak linie papilarne są unikalne, tak praktycznie unikalny jest też sposób, w jakim dokonujemy poruszania się, prawda, na przykład tą przysłowiową myszką, jaki jest nacisk, jaka jest szybkość klikania i tak dalej, to są takie kwestie bardzo techniczne, to system jest w stanie wykryć. Jeżeli ktoś podszywa się pod nas, system da ostrzeżenie, jeżeli daliśmy zgodę na biometrię behawioralną, że coś jest nie tak, że ktoś próbuje, podszywając się pod nas albo w naszym imieniu, dokonać transakcji. Niestety to jest w Polsce na ten moment utrudnione, jeśli chodzi o szerszy rozwój tego instrumentarium, ponieważ organy, zwłaszcza organy ochrony danych, wymagają zgody na taką biometrię behawioralną. Gdyby powszechnie stosować to rozwiązanie, ono znakomicie pozwalałoby szerzej łapać takie podejrzane transakcje, gdzie ktoś podszywa się przez nas. No proszę Państwa, tych rozwiązań różnych antyfraudowych jest bardzo dużo. Ja pozwolę sobie trzy takie przykładowo wymienić, ale też dosyć obiecującym rozwiązaniem, które jest na wzór amerykańskich rozwiązań już od dawna funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych, to jest rozwiązanie Credit Freeze, które przygotowuje Biuro Informacji Kredytowej, czyli możliwość zastrzeżenia sobie, że nie weźmiemy i nie życzymy sobie żadnego kredytu do czasu ponownego odznaczenia w systemie. Jeśli będziemy chcieli wziąć kredyt za jakiś czas, możemy to odznaczyć i wówczas w systemie tej flagi przy naszych danych nie będzie. Bardzo pożyteczne narzędzie, które też jest narzędziem antyfraudowym, bo jeżeli ktoś kradnie nasze dane i tak jak Państwu mówiłem, nie tylko kradnie dane z naszych rachunków, ale bardzo często zaciąga jako przestępca w naszym imieniu określone pożyczki czy kredyty konsumenckie, to wówczas taka flaga w systemie już uniemożliwi cyberprzestępcom zaciągnięcie na nas kredytów czy pożyczek. Także to przykładowo, bo oczywiście, tak jak mówię, tych rozwiązań jest sporo, ale myślę, że takie najciekawsze w tym momencie chyba pozwolę sobie zasygnalizować, co banki w praktyce robią. Oczywiście to nie jest tylko technologia, tak? Ja skupiłem się w tej chwili na technologii. Co banki robią, żeby przeciwdziałać? No też edukują. Edukują w maksymalnie możliwym wymiarze i same banki, i Związek Banków Polskich. Przy czym, no, tak jak mówiłem, niestety ta edukacja, na co uważać, na co zwracać uwagę, że nikt, prawda, od ciebie, potencjalny kliencie, nie zażąda, aby zainstalować zdalny pulpit, albo nikt nie zażąda, żeby przekazać dane identyfikacyjne przez internet i tak dalej, to są już takie rzeczy, które może nawet niektórym z Was mogą wydać się już oklepane, ale praktyka pokazuje, że niestety nigdy tych informacji uprzedzających, ostrzegających, alarmujących, edukacyjnych nigdy nie za wiele, bo
No niestety przestępcy żniwa zbierają. Ja lubię, panie prezesie, porównywać transakcje nieautoryzowane do przykładu z wypożyczalnią samochodu, tak? Bo może być szereg regulacji, które są nałożone na wypożyczalnię. Zadbanie o bezpieczeństwo samochodu, regularne przeglądy, czyszczenie samochodu, informowanie o ograniczeniach prędkości na autostradach w danym państwie, tak? Ale na koniec dnia to wypożyczający trzyma koło kierownicy. Tak? I to od niego zależy, czy tę prędkość przekroczy, czy uderzy w mur, czy nie uderzy w mur, czy zostawi samochód w niebezpiecznym miejscu, w którym nie powinien zostawić tego samochodu. I porównuje to do regulacji usług płatniczych, tak? Bo 90% jak nie więcej tych regulacji w pewnym rozdziale usług płatniczych to są obowiązki dostawców. Ale te obowiązki dostawców bez obowiązków ostrożnościowych użytkowników, one po prostu nie działają, tak? Bo to jest relacja dwustronna i wymaga współpracowania ze sobą dwóch stron, żeby osiągnąć ten zamierzony efekt, czyli bezpieczeństwo. Ale z tym bywa różnie. I tu chciałem przejść do kolejnego pytania, czyli użytkownicy usług płatniczych, tak? Zaczynają być świadomi co do problematyki transakcji nieautoryzowanych, ale czy rozumieją swoje uprawnienia? Bo jeżeli ja uważam, że padłem ofiarą transakcji nieautoryzowanej i zasłyszałem w sieci jako nieprawnik, tak, jako osoba nie zajmująca się tym na co dzień, że jest taki problem, mogę zgłosić się też do właściwych organów, to co ja mogę w zasadzie zrobić? No bo ja pójdę z reklamacją do banku i powiem, to nie moja transakcja, tak? Proszę, drogi banku, zwróć mi pieniądze. I co powinien zrobić bank? Tak? Bo uprzedzając słuchaczy, to jest główna oś niezgody między organami konsumenckimi i praktyką bankową, wykładnią prawa, którą prezentuje sektor bankowy. To znaczy, co kto powinien zrobić w takiej sytuacji? Czy to jest tak, że bank powinien wykazać to wewnętrzne oświadczenie woli, zanim zostało ujawnione, czy może oprzeć się na pewnych elementach, które to oświadczenie woli prezentują na zewnątrz, w tym bankowi? Dziękuję panie doktorze, znowu ciekawe pytanie, ciekawy przykład z tą wypożyczalnią, bo dokładnie tak jest, że w istocie niektóre działania organów konsumenckich, już tak przechodząc powoli do meritum, zmierzają do ochrony klienta wbrew jemu samemu nawet. To znaczy generalnie rzecz ujmując, klient bardzo często w stanowiskach organów jest de facto zwalniany z jakichkolwiek obowiązków po jego stronie, bo to o uprawnieniach przede wszystkim za chwilę powiemy, ale warto jeszcze podkreślić jednym zdaniem obowiązków. Obowiązków to, proszę Państwa, no przecież nie jest tak, że tak jak z tym przykładem wypożyczalni, że jak, prawda, wypożyczalnia, wszystkie regulaminy podpiszemy, umowy i tak dalej, ale to my prowadzimy ten samochód, czyli my jesteśmy właścicielem tej karty na przykład, którą musimy chronić. My musimy chronić nasze dane identyfikacyjne do logowania się w bankowości elektronicznej, a w istocie tendencja, którą podążają czy UOKiK, czy rzecznik finansowy, praktycznie zwalnia tych klientów od jakichkolwiek obowiązków dotyczących zachowania tych ochrony tych danych identyfikacyjnych czy ochrony narzędzi służących do dokonywania transakcji, jak na przykład karta płatnicza. Natomiast przechodząc już ściśle do odpowiedzi na pańskie pytanie, co powinien bank i co może bank? Otóż wedle dyrektywy, to jest początek rzeczywiście wprowadzenia w oś tego sporu, wedle dyrektywy bank powinien udowodnić w takiej sytuacji, jeśli ktoś kwestionuje przelew, uwierzytelnienie, czyli dokładnie to, o czym pan też przed chwilą mówił, czyli to uzewnętrznienie woli. To bank zgodnie z dyrektywą jest w stanie sprawdzić i to bank powinien sprawdzić, czyli czy to uzewnętrznienie tego oświadczenia woli w postaci uwierzytelnienia przebiegło prawidłowo, czyli czy transakcja została uwierzytelniona. Bank nie jest w stanie jakby sprawdzić tego czynnika woli, prawda? Czyli tego, co jest elementem autoryzacji, czy ja chciałem dokonać tego przelewu, czy go nie chciałem, co miałem na myśli. No bank nie ma możliwości, prawda, wejścia w stan umysłu potencjalnego klienta. Bank ma możliwość technicznie
i operacyjnie sprawdzić właśnie uzewnętrznienie tego oświadczenia woli, czyli uwierzytelnienie. I tego od banków wymaga dyrektywa i tak jest we wszystkich państwach członkowskich, gdzie ta dyrektywa została implementowana. Natomiast ta oś sporu z organami ochrony konsumenckiej, co ciekawe i tu naprawdę bez cienia przesady, to ma miejsce wyłącznie w Polsce. Sprawdziliśmy to bardzo dokładnie we wszystkich państwach członkowskich. Oczekuję bowiem, iż my w istocie, jakkolwiek to nie zabrzmi, może to zabrzmi troszeczkę matrixowo w cudzysłowie, że my będziemy kontrolować stan umysłu tego klienta, co jest no, oczywiście niemożliwe, prawda? Jesteśmy w stanie dokonać sprawdzenia uwierzytelnienia i tego wymaga od nas dyrektywa. Tego ustawodawca europejski wie przecież, wiedział przecież uchwalając dyrektywę, że to jest przedmiotem możliwości sprawdzenia po stronie banku. I tak też jest w praktyce funkcjonowania wszystkich państw członkowskich. Oczywiście to nie jest też tak, że samo sprawdzenie uwierzytelnienia od razu zwalnia bank z prowadzenia dalszych czynności. O tym też dyrektywa mówi, że samo uwierzytelnienie nie zawsze może być wystarczające. Zresztą o tym pan dyrektor też mówił. Czasami trzeba poprowadzić dalej czynności wyjaśniające. Natomiast no, sprawdzenie tego uwierzytelnienia jest tym, co banki powinny i co banki czynią zgodnie z dyrektywą we wszystkich państwach członkowskich i czego we wszystkich państwach członkowskich poza Polską wyłącznie oczekuje się od banków. Czyli mamy stwierdzoną nieprawidłową implementację dyrektywy w Polsce, przynajmniej pod kątem językowym, tak? Bo można się spierać też oczywiście co do metod implementacji, ale przynajmniej ten stan, który mamy, jest niezgodny. Analizy porównawcze... Tak, przepraszam panie doktorze, bo ja rzeczywiście jakby skupiłem się na tej warstwie praktycznej, ale to jeszcze bardzo ważna sprawa dla wyjaśnienia właśnie od strony prawnej, tak? To jest skąd w ogóle te oczekiwania się biorą organów ochrony konsumenckiej w Polsce? No właśnie z nieprawidłowo wdrożonej dyrektywy, które mówiłem o tym, że dyrektywa wymaga od banków uwierzytelnienia. Tak jest we wszystkich państwach członkowskich, w odpowiednich ustawach płatniczych jest uwierzytelnienie, natomiast w Polsce dokonano błędu przy przeniesieniu tego przepisu dyrektywy do polskiej ustawy i zamiast słowa uwierzytelnienie wskazano słowo autoryzacja, a tak jak pamiętacie na samym początku tłumaczyłem, czym różni się, prawda, autoryzacja od uwierzytelnienia. Mimo że w języku angielskim te słowa brzmią podobnie, authorization i authentication, no to ich znaczenie prawne i faktyczne no jest diametralnie różne. Czyli przekładając to na ten przykład, od którego zaczęliśmy na gruncie klasycznych relacji prywatnoprawnych. Sektor bankowy interpretuje przepisy przez pryzmat dyrektywy w ten sposób, że jeżeli klient twierdzi, że to nie jego transakcja i to nie on składa oświadczenie woli, to bank zgodnie z przepisem, przynajmniej dyrektywy, tak, bo polski jest źle skonstruowany, ma określone elementy dowodowe. I kluczowym elementem dowodowym jest sposób umówiony uzewnętrznienia tego oświadczenia woli, czyli procedura uwierzytelnienia. Czyli jeżeli ja mówię, to nie ja zapłaciłem kartą, to bank powinien powiedzieć, ale ja widzę użycie karty ważnej, którą my wydaliśmy i posłużenie się PIN-em. I teraz, jak rozumiem, prezes UOKiK idzie dalej, to znaczy powołuje się na błędne językowe brzmienie dyrektywy, przepraszam, polskiej ustawy, która zamiast słowa, żeby wykazać uwierzytelnienie, mówi, że należy wykazać autoryzację, mówi, że żeby zwolnić się z odpowiedzialności, bank powinien w zasadzie wykazać ten wewnętrzny aspekt woli, tak? Pomijając tak naprawdę aspekt umówionego uzewnętrzniania tej woli. No co oczywiście nie trzeba być wybitnym procesualistą, żeby zdawać sobie sprawę, że jest to ciężkie udowodnić komuś wewnętrzny przejaw woli bez względu na okoliczności, które towarzyszą złożeniu tego oświadczenia woli. Natomiast pytanie, panie prezesie, na koniec, bo czas nas goni, to dalej, to znaczy dlaczego organy konsumenckie w Polsce są tak bardzo zainteresowane tym problemem? Dlaczego, znaczy były prowadzone rozmowy na gruncie legislacyjnym, tak? Przecież to nie jest żadna tajemnica na temat właśnie błędnej implementacji. Mimo wszystko organ zdecydował się wszcząć postępowania przeciwko kilku bankom.
Ostatnio, przedwczoraj chyba, wydano stanowisko prezesa UOKiK, które jeszcze raz podbija interpretację urzędu, która jest niezgodna przynajmniej ze światłem dyrektywy. No i co dalej, tak? Nie ma zmian w prawie. Czy one będą, czy nie będą, a może powinien interweniować jakiś organ europejski? Panie doktorze, no dokładnie w istocie tak jest, że ta linia sporu na linii sektor bankowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, ale także Rzecznik Finansowy, de facto zahaczona jest w błędnej implementacji dyrektywy. Skoro przepisy polskiej ustawy tak stanowią, błędnie, tak, ale stanowią, że jest kwestia autoryzacji, no to z tego prezes UOKiK próbuje wyciągać konsekwencje. Aczkolwiek, i to powtarzałem kilkukrotnie, aczkolwiek narażając de facto również państwo polskie na działalność, na kwestię potencjalnego roszczenia odszkodowawczego. Wiecie państwo pewnie, być może już się z tymi podstawowymi prawidłami europejskiego prawa zapoznawaliście się, że jest bardzo rozbudowane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które jednoznacznie wskazuje odpowiedzialność odszkodowawczą państwa członkowskiego za błędną implementację dyrektywy. Co więcej, no w tym przypadku to jest już, można powiedzieć, przypadek kwalifikowany, bo nie dość, że mamy do czynienia z błędną implementacją dyrektywy, to jeszcze na gruncie tej błędnie implementowanej dyrektywy organ konsumencki prowadzi postępowania, które no de facto w jego ocenie pewnie zmierzają do nałożenia kar, więc no te kary, które byłyby nałożone na podstawie błędnie implementowanej dyrektywy, no byłyby już takim, w mojej ocenie, przypadkiem kwalifikowanym wedle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które no, w tej materii jest jednoznaczne. Co więcej, z tego samego orzecznictwa ETS-u wynika również, że jeżeli w państwie członkowskim dyrektywa została błędnie implementowana, to obowiązkiem sądu i organów stosujących dyrektywę jest pominięcie błędnie implementowanego przepisu i oparcie się bezpośrednio na przepisie dyrektywy. W związku z tym no, należy liczyć tutaj jednak na pewne, no, mam nadzieję, opamiętanie. Jest proces legislacyjny w sprawie zmiany ustawy o usługach płatniczych, gdzie wstępnie zapisano zmianę w ustawie polegającą na przywróceniu prawidłowego brzmienia, czyli z autoryzacją na uwierzytelnienie, aczkolwiek proces legislacyjny jest jeszcze na wczesnym etapie, jeszcze wiele w tej sprawie może się zdarzyć. No, w naszej ocenie Komisja Europejska w tej sprawie powinna być zainteresowana podjęciem ewentualnego działania, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia na sposób oczywisty z błędnie implementowaną dyrektywą. To nie jest, proszę Państwa, jakaś kwestia domniemania, jakaś kwestia interpretacyjna. Tak? Jeżeli w dyrektywie jest napisane słowo uwierzytelnienie, no w ustawie mamy słowo autoryzacja i wiemy, że te dwa pojęcia znaczą zupełnie co innego, no to jakby kwestia nieprawidłowej implementacji ma charakter oczywisty. To nie jest kwestia interpretacji. Dlatego też no, może dziwić brnięcie jakby w tym kierunku przy jednoznacznym orzecznictwie ETS-u, ale wydaje się, że Komisja Europejska w tej sprawie powinna interweniować, zwłaszcza jeśli doszłoby do wyciągnięcia konsekwencji na podstawie błędnie implementowanych dyrektyw, czyli mam na myśli konsekwencje w postaci ewentualnego nałożenia kar na podmioty na podstawie błędnie implementowanej dyrektywy, co no, samo w sobie z punktu widzenia prawnego praktycznie, no, powiem może kolokwialnie, nie mieści się w głowie. No, ale dzieje się na naszych oczach, więc no, myślę, że ciekawy może być dalszy rozwój wypadków w tej sprawie. To już może tyle, nie przedłużając, bo wiem, że jesteśmy pewnie nie do czasu. Dziękuję. To tutaj tylko dodam na koniec, że dla wyjaśnienia, że PSD2 to dyrektywa harmonizacji zupełnej, tak, inaczej nazywanej harmonizacją maksymalną, co znaczy, że w praktyce stosowania dyrektywy tego typu państwa członkowskie nie mają w zasadzie żadnej możliwości zachowania się. Tak? W skutkach dyrektywa harmonizacji zupełnej jest bardzo zbliżona do rozporządzenia unijnego. Tak? Ona wymaga implementacji, ale prawie tak, jak gdyby było to prawo bezpośrednio obowiązujące. I zdarzają się oczywiście tak zwane opcje narodowe, czyli sytuacje, w których prawodawcom krajowym dopuszcza się wprowadzenie rozwiązań odmiennych, ale w tym przypadku tego nie ma.
I na koniec powiem kilka słów od siebie, już bez wrzucania prezentacji ze względów czasowych, ale to będzie taka zapowiedź dla osób, które są zainteresowane tematem. Na prośbę Warszawskiego Instytutu Bankowości jest przygotowywana analiza, którą przygotowuje profesor Marek Kolasiński, dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, również przy moim drobnym udziale, która dotyczy problematyki trochę innej niż ta, która jest osią sporu między prezesem UOKiK a sektorem dostawców usług płatniczych, czyli tych elementów stricte dowodowych, ale dotyczy problematyki rażącego niedbalstwa, bo gdyby nawet odstawić na bok problematykę, kto co musi udowodnić, jeżeli jest transakcja nieautoryzowana, to wiele z tych przypadków to będą transakcje nieautoryzowane. I przepisy ustawy o usługach płatniczych wprowadzają ogólną zasadę, że w przypadku transakcji nieautoryzowanej płatnik odpowiada tylko do 50 euro. Mówię o obrocie konsumenckim w tym sensie, że jest to również zasada dla obrotu profesjonalnego, ale ją można wyłączyć i z reguły się wyłącza. Natomiast ta zasada podlega bardzo daleko idącej modyfikacji, to znaczy są przypadki, kiedy płatnik ponosi odpowiedzialność 100%. I są to przypadki, kiedy doprowadza do transakcji nieautoryzowanej umyślnie. Znów, nie trzeba być wybitnym procesualistą, żeby wiedzieć, że wykazanie zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego w procesie pod kątem dowodowym jest trudne, a w obrocie zdalnym prawie niemożliwe. Lub umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do takiej transakcji. I to rażącego niedbalstwa przez pryzmat obowiązków jak ostrożnościowych, jakie narzuca na niego umowa zawarta z bankiem. I ćwiczenie, które wykonaliśmy, to taka analiza prezentująca w dosyć prostych słowach, bo to chodzi o to też, żeby przekaz był jak najszerszy, że obowiązki związane z korzystaniem z instrumentów płatniczych to nie tylko obowiązki banku, czy obowiązki dostawcy. Tak? To nie jest tylko tak, że wprowadzamy regulacje wymuszające pewne zabezpieczenia w systemach bankowości elektronicznej. To są również obowiązki użytkowników dwutorowe. To są obowiązki ostrożnościowe, jak korzystamy z instrumentu, czy przestrzegamy reguł kontraktowych, oraz obowiązki informacyjne, które pozwalają nam ograniczać konsekwencje wystąpienia transakcji nieautoryzowanych. I prawodawca zastosował taki zabieg, że nie określa tych obowiązków w ustawie. Tak, to jest bardzo często zdarza się w regulacjach rynku finansowego, że przepisy pisane są przez pryzmat tak zwanej neutralności technologicznej po to, że mamy zbyt szybkie zmiany w praktyce, za którymi prawodawca by nie nadążył. Dlatego określenie tych obowiązków pozostawiono relacjom prywatnym, tak? I określa je umowa. Czyli na koniec dnia sprowadza się to do tego, czy transakcja nieautoryzowana jest skutkiem zachowania się płatnika, a jeżeli tak, to czy można przypisać mu winę, a jeżeli tak, to jakiego stopnia? Jeżeli jest to stopień rażący, to będzie ponosił pełną odpowiedzialność za transakcję nieautoryzowaną. I orzecznictwo na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniało. Jeżeli popatrzylibyście Państwo do orzecznictwa lat 2011-2016, to w zasadzie wykazanie rażącego niedbalstwa po stronie płatnika to jest absolutnie skrajny stopień naruszenia wzorca należytej staranności. Tak, to jest zapisanie PIN-u na karcie płatniczej i zostawienie jej w kawiarni. To jest rażące niedbalstwo dawnego orzecznictwa. I wykonaliśmy ćwiczenie, żeby zobaczyć, jak to orzecznictwo się kształtuje od 2016 roku, czyli od momentu, kiedy weszła w życie dyrektywa PSD2. Jeszcze nie minął termin implementacji, ale kształt dyrektywy był już przesądzony do chwili obecnej. Jak się popatrzy na ten okres, to oczywiście znów dominują orzeczenia, kiedy wykazanie rażącego niedbalstwa jest bardzo, bardzo trudne i skrajne odbiegnięcie od wzorca zachowań takim rażącym niedbalstwem może być. Natomiast na przestrzeni ostatnich 2 lat zmieniła się nieco optyka i zmienia się nieco linia orzecznicza, to znaczy nie można jeszcze powiedzieć o jednej wyklarowanej tendencji, ale pojawiają się orzeczenia sądów różnych apelacji, tak, nie mówię o sądach apelacyjnych, tylko o sądach pierwszoinstancyjnych różnych apelacji w Polsce, czyli różny obszar geograficzny. Na kanwie różnych spraw są to sądy rejonowe, okręgowe, które inaczej patrzą na ten problem. To znaczy
głębiej wchodzą w problematykę instrumentu płatniczego konkretnego, jak on funkcjonuje, czy to jest nowy instrument, czy zakorzeniony w społeczeństwie. Patrzą na otoczenie społeczno-gospodarcze wystąpienia danego oszustwa, czy to jest oszustwo, którego mogliśmy się spodziewać, czy nie mogliśmy się spodziewać, tak? Bo to jest kategoria dynamiczna, jak zmieniają się metody oszustw i jest to również kategoria dynamiczna, jak zmieniają się obowiązki ostrożnościowe. To idzie w parze, to nie jest element statyczny, czyli nie możemy oceniać rażącego niedbalstwa przez pryzmat tego, czy dane zachowanie byłoby rażącym niedbalstwem 15 lat temu, kiedy nikt o bankowości mobilnej nie słyszał. I nowe orzecznictwo, to są na razie wpadkowe orzeczenia, ale bardzo doniosłe, pokazują zupełnie inną optykę, tak, co może mieć bardzo duży wpływ na kształtowanie się świadomości płatników co do bezpieczeństwa usług płatniczych i też może mieć wpływ na rozkład w praktyce odpowiedzialności między dostawcami usług płatniczych a płatnikami, jeżeli chodzi o ciężar finansowy tych transakcji. Mam nadzieję, że niedługo sfinalizujemy pracę, jesteśmy już na czyszczeniu stylistycznym. Raport nie jest długi, tak jak powiedziałem, jest napisany prostym językiem i gestorem tego dokumentu będzie Warszawski Instytut Bankowości, ale prawdopodobnie prędzej czy później w jakiejś formule będzie on opublikowany. Związek Banków Polskich często też publikuje takie analizy środowiskowe, które są zamawiane, więc jeżeli taki raport zostanie opublikowany, bo nie chcę tutaj decydować za gestora dokumentu, ale ma on walor edukacyjny, więc w sumie dlaczego nie? To też zachęcam Państwa do śledzenia, bo jest to po prostu tematyka bardzo ciekawa, zmieniająca się i do wykorzystania też w Państwa pracy przyszłej naukowej, tak? Bo to jest temat, który zahacza i o problem prawa prywatnego, i o problem prawa publicznego. I przy okazji procesu również. To tyle z naszej strony. Dziękuję w imieniu swoim, dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję bardzo, kłaniam się. I do zobaczenia. Do zobaczenia.